Witam, z tej strony Ceronix, jest to trzeci odcinek z Gothica. A więc tak, gdzie my ostatnio skończyliśmy? Wczytaj grę. Zapisywaliśmy chyba na pierwszym save'ie. Mieliśmy ogólnie tu zapisywać, ale tu poszło to. To wczytujemy. No i jedziemy z koksem. Dwie godzinki gry już ponad... Ponad dwie godzinki? Nie, jeszcze nie dwie godzinki. Godzina 53 tam było napisane. Także tyle już przegraliśmy. No i też powinno być tyle minut łącznie w odcinkach dwóch, tak? Dobra, co my ostatnio robiliśmy? Zbieraliśmy skórę z wilków i dostaliśmy chyba hajsi, bo mamy 281 golda, więc możemy sobie kupić tutaj od... Jak on miał? Mateo? Od Mateo możemy sobie kupić tutaj. Kup skórzany pancerz, ochrona, broń 25, strzały 20. Kupujemy? Czy lepiej poczekać na coś innego? A kupmy, wiecie co? Ostatnio tyle razy padliśmy w odcinku, że chyba potrzebny defens większy. Bierzemy. Dobra, daj mi pancerz. Na pewno ci się spodoba. O kurde, zobaczymy jak to wygląda. Wyjdziemy sobie tutaj, żeby było jaśniutko. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. I zakładamy. Teraz wyglądamy jak farmer, kurde, typowy. Naprawdę nie mój problem. I tak, to ma 15, 15, wiem, to ma 25, tak 20 i jeszcze 5 przed ogniem. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Nie, no jaki nie kurde brązowy. Wierzyć. Cheater, oj, nie. Dobra decyzja! Andrzeju, nie denerwuj się. No dobra, to resztę możemy sprzedać. Dobra, Mateo, co ty jeszcze tam chciałeś odnieść od nas? Możesz mi... Pomóż mi zostać czelnikiem u jednego z mistrzów. U niego nie chcę być czelnikiem. Czy jest jakiś inny sposób, żeby dostać się na kurnego? Wiecie co? Spytajmy się z Pomóż mi zostać czeladnikiem u jednego Opatrzcie, z mistrzów. 100 expo. Nie martw się. Dotrzymam umowy. Inni mistrzowie usłyszą o tobie same dobre rzeczy. Bardzo dobrze. Pokaż mi swoje towary. Wiecie co? Posprzedajemy sobie to, co możemy. O kurde, jaka broń. To, co możemy, żebyśmy mieli trochę tej kasy, bo jednak kupiliśmy tutaj pancerz. To mamy tylko 31. Ujujujuj, dwa razy kliknąłem, co sprzedałem. Ja pierdzielę. 15 strzał sprzedałem? Strzały były chyba, nie? Dobra, możemy je kupić, bo są w takiej samej cenie, jak sprzedaliśmy. Dobra, to sprzedajemy. To też sprzedamy. To wszystko, co HP regeneruje, na razie zostawiamy, bo może się przydać. Bagienne ziele. Zostawimy, może gdzieś będzie potrzebne. Czary zostawiamy. Stary strój farmera. Sprzedajemy, bo już niepotrzebny. Bryłka złota też można sprzedać chyba. No i okej, i resztę zostawimy. Zostawimy, bo wszystko tu się może przydać. Dobra, idziemy sobie od niego. Pójdźmy do tego ziomeczka. Bosperch ma na imię, tak? Ten od łuków i skór wilka. Tak, Bosperch. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Hej, wspaniale! Wygląda na to, że już znasz podstawy, ale Harad wątpi w twoje umiejętności. Harad? Torben nie wie, kim jesteś. Konstantino nigdy o tobie nie słyszał. A Mateo mówi, że jesteś wart swojej wagi w złocie. No dobra, Mateo mamy załatwionego. Musisz mieć poparcie co najmniej czterech mistrzów, żeby zostać czeladnikiem w tym mieście. A to znaczy, że powinieneś porozmawiać z tymi, którzy na razie niezbyt cię popierają. No dobra, tak zrobimy. Zobaczcie, taki sam strój chyba mamy. Pokaż mi swoje towary. Pokaż... Może jakiś łuk dla zachęty? O Jezu, jakie ceny. No ale to już, kurde, jest dymycz. Premia do zręczności, skórzany pas. O, też fajna sprawa. Dobra, nie ma czasu na przeglądanie sklepów. Idziemy do tych ziomków, u których musimy sobie plusy nazbierać. Torben. Hej! A, nowa twarz! Nie jesteś z Korinis, prawda? Nim, tak? Czasy nie są dobre dla podróżników. Wszędzie bandyci, nie ma pracy, a teraz jeszcze chłopi się buntują. No jakie proszę. Wiatry cię tu przywiały? Szukam pracy. Co wiesz o paladynach? No może zacznijmy od pracy. Wiesz cokolwiek na temat stolarki? Jedyne, co potrafię zrobić z drewnem, to rozpalić ogień. A wiesz coś o ślusarce? No cóż... Wybacz, ale nie będę miał z ciebie pożytku, jeśli nic nie wiesz o moim rzemiośle. I nie mam pieniędzy, żeby zapłacić czeladnikowi. Ale to zaraz, to będziemy musieli się nauczyć
z każdej profesji po jednej rzeczy? Na przykład tam u kowala jakiegoś kucia mieczy, tutaj jakieś ślusarstwo. A co jeśli chciałbym zostać czelnikiem u jednego z pozostałych mistrzów? A więc wiesz sporo o ślusarstwie, co? Miałeś kilku czelników, co wiesz o paladynach? Dobra, a to co jeśli pierwsze? Chciałbym zostać czeladnikiem u jednego z pozostałych mistrzów? Dobrze, dam ci moją zgodę. O. Ale najpierw postaraj się otrzymać błogosławieństwo bogów. Powiedz, czy jesteś człowiekiem wierzącym? Jak najbardziej. Tak, jestem pokornym sługą, mistrzu Torbenie. Cóż, jeśli chodzi o to, mogę się... Który wziąć? Cóż, jeśli o to chodzi, to modlę się regularnie. To weź. Cóż, jeśli o to chodzi, to modlę się regularnie. Rozumiem. Człowiek, który nie szczyci się błogosławieństwem bogów, nigdy nie otrzyma mojej zgody. Poproś bogów o wybaczenie za twoje wykroczenia. Potem idź do Watrasa, kapłana Adanosa, i poproś go o błogosławieństwo. No mówię, jebie, on chyba ci powie, gdzie znajdziesz kapłana Inosa. On też niech cię pobłogosławi. Kiedy już otrzymasz błogosławieństwo bogów, abym wybrał pierwszą opcję. Spróbujemy na szybkości. Czekajcie, co my zrobiliśmy teraz? Kupiliśmy strój? Chodźcie, wczytamy graj na... czy nie? Kurde. Aby tą pierwszą opcję wybrać, ale też może coś by odwalił. Ciul. Pójdziemy do tamtych ziomków. Brian i tu jest Harad. Hej. Witaj. Czego chcesz? Taki typowy, kurde. Szukam pracy. Szukam pracy. Przydałby mi się nowy czeladnik. Brian niedługo skończy terminowanie i wyjedzie z miasta. Synem. Umiesz coś? Jeśli pytasz, czy znam się trochę na kowalstwie... Nie, nie o to mi chodziło. Wcześniej czy później orkowie zaczną oblężenie miasta. A wtedy liczyć się będą tylko ci, którzy mogą stanąć w jego obronie. Nie przyjmę na czeladnika kogoś, kto przyniesie mi hańbę, uciekając z miasta razem z kobietami i nierobami, zamiast walczyć ramię w ramię z prawdziwymi mężczyznami. Tak jest, kurde. Nie jestem żadnym nierobią. Kiedy mogę zacząć pracę jako twój czeladnik, mogę zostać czeladnikiem u innego mistrza? Mogę zostać czeladnikiem u innego mistrza? Inni mistrzowie mogą nie mieć nic przeciwko. Ja wyrażę jednak zgodę dopiero, kiedy dowiedziesz, że coś umiesz. No to kurde... Nie jestem żadnym nierobem. To wielkie słowa. Potrafisz je poprzeć wielkimi czynami? Do czego zmierzasz? Przynieś mi broń orka. Broń orka. W pobliżu miasta widziano orków. Przy odrobinie szczęścia nie będziesz musiał długo szukać. Jeżeli uda ci się pokonać jednego z nich, przyjmę cię na czeladnika. No to mam. Zakładając kwestię. Oczywiście, że zgodzą się na to pozostali mistrzowie. Fiu, fiu. No dobra, to idziemy orka stłuc, ale przed tym chodźmy się pomódlmy. A to jeszcze Konstantino będzie tu na lewo. Jeśli dobrze pamiętam, ta jest. Czego chcesz? Za darmo niczego tu nie daję. Chcę zostać czeladnikiem. Potrzebuję leczenia. Zechcesz może nabyć nieco ziół? Pokaż mi swoje towary. No to zaczniemy chcę od czeladnika. Chcę zostać czeladnikiem. Naprawdę? A u kogo chcesz terminować? Teraz mu głupio powiedzieć, że nie u ciebie. Chcę się uczyć u innego mistrza. Przyszedłeś po moją zgodę? Yes. Jeśli chodzi o mnie, możesz się uczyć u kogo tylko chcesz. Tak po prostu? No dobra. Zechcesz może nabyć nieco ziół? Jeśli masz jakieś na sprzedaż... Pokaż mi swoje towary. Nie kupił jeszcze. Może u niego są jakieś lepsze ceny na przykład za rośliny? Czy ziółka jakieś? No nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra, na razie to olejmy. Byliśmy u niego, byliśmy u kowala. Chodźmy teraz do tych kapłanów. A Inos w swej mądrości tak uczynił. Watras. Niech łaska Adanosa będzie z tobą. Kim jesteś? Nazywam się Watras. Jestem sługą Adanosa, strażnika niebiańskiej i ziemskiej harmonii. Co mogę dla ciebie zrobić? O cholerka, sorry za dźwięki, już wyłączam Messengera na telefonie, bo będzie nam hałasował.
Opowiedz mi coś o wodnym kręgu. Mam list adresowany do ciebie. Może mam tak zacznijmy. Mam list adresowany do ciebie. Do mnie? Tak, to naprawdę ważna wiadomość. Ciekawi mnie, jak wszedłeś w jej posiadanie. Od Kawalorna, myśliwego. Kawalorn? A gdzie on się podziewa? Polecił mi przekazać, że nie zdążył na czas i że zmierza na miejsce spotkania, gdziekolwiek by to nie było. Widzę, że zasłużyłeś sobie na jego zaufanie. Ja również będę ci chyba musiał zaufać. Jakiego nohala w ogóle wielkiego ma ten Watros? Powiedz mi coś o wodnym kręgu. Powiedz mi coś o wodnym kręgu. A czemu miałbym to zrobić? Przysyła mnie Kawalorn. Powiedz mi coś o wodnym kręgu. A to im jeszcze raz. Mnie Kawalorn. Naprawdę? I co powiedział? Że nie wzgardzisz pomocą osób wszechstronnie uzdolnionych. A więc chcesz się do nas przyłączyć, czy tak, mój synu? Co, chcemy zostać, kurde, magiem wodnego kręgu? Dalej. Co jest dalej? O Jezusisku. Możesz mnie nauczyć magii. Trzeba by prosić o błogosławieństwo. Prosić cię o błogosławieństwo. Dlaczegoż miałbym cię pobłogosławić, nieznajomy? Chcę zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów w dolnej części miasta. Idź więc z błogosławieństwem Adanosa, mój synu. Dziękuję. Dobra, nie będziemy za długo gadać z nim. Jakiegoś kapłana. O! Gdzie mogę znaleźć jakiegoś kapłana Inosa? Najlepiej rozejrzyj się po targowisku. Znajdziesz tam wysłannika klasztoru. To chyba będzie ten mag ognia, co żeśmy spotkali go we wcześniejszym odcinku, jak wracaliśmy do miasta. To mi się wydaje, że to on. Możesz mnie uzdrowić? Nie potrzebujesz pomocy uzdrowiciela. Spoko, loko. No dobra. Patras załatwiony, idziemy do maga ognia. Czyli, że mamy poparcie u Konstantina. U tego drugiego ślusarza będziemy mieli zaraz poparcie. U Haralda musimy zabić orka i przynieść mu broń. Tak, to bardzo typowe. Jeszcze ktoś był. Daron. Co mogę dla ciebie zrobić? Szukasz duchowego wsparcia? Pragniesz skierować modlitwę do Inosa? Czy też chcesz złożyć niewielką ofiarę w złocie dla naszego kościoła? To średnio powiedział, to średnio. Pracuję niemal przez cały dzień. Przyszedłem po błogosławieństwo. To dobrze, to bardzo dobrze. Z pewnością zechcesz zasilić święty kościół Inosa jakąś skromną sumą. Właściwie to potrzebuję twojego błogosławieństwa, żeby zostać czeladnikiem w dolnej części miasta. Ależ synu, bez skromnej ofiary nie będę cię mógł pobłogosławić. Co za parówka. Jak inaczej mógłbym się upewnić co do twoich dobrych intencji wobec najświętszego kościoła Inosa? I co robimy? Ile wynosi przeciętna ofiara? To zależy od twojego stanu majątkowego. Zobaczmy, ile przyniosłeś. Mogliśmy wszystko wydać przed. Masz ponad 50 monet. Co? Oddaj 25 Inosowi, a otrzymasz jego błogosławieństwo. Błogosławię cię w imieniu Inosa, albowiem on jest światłem i sprawiedliwością. Dobra, to widzicie, a będziecie tu przychodzić, jeśli sami będziecie grali, to wydajcie całą kasę, przyjdźcie z 1 złotym. No dobra. Nie mów. Muszę porozmawiać z paladynami. Czy pomożesz mi skontaktować się z nimi? Musisz dostać się do górnego miasta. Jednak wstęp do niego zarezerwowany jest dla obywateli i straży miejskiej. No i oczywiście dla nas, magów ognia. Jak mogę zostać magiem ognia? Musisz wstąpić do naszego zakonu jako nowicjusz. Niewykluczone, że po jakimś czasie zostaniesz przyjęty do kręgu magów. Jednak ścieżka prowadząca do tego celu jest długa, kręta i pełna wybojów. Nie potrafię niczego zatrzymać dla siebie. Co my teraz chcemy zrobić? Tak, zapiszmy grę. Zapiszmy sobie na YouTube'ową gierę.
Dobra, kawaler załatwiony. Błogosławieństwo załatwione. No będziemy musieli jeszcze szukać orka. Ork... Już nie pamiętam, gdzie był. Zaraz. Jeszcze jedna osoba powinna być, która ma nam dać poparcie. Hakon, Jora, ilu tu ludów jest? No, do nich przyjdziemy za chwilę. Wróćmy się na sekundę. Tutaj. Musimy obczaić, u kogo tu jeszcze musimy mieć poparcie. No u Haralda to jest pewne, że musimy tego orka stłuc. Dlatego uprosił Inosa, by ten zostawił. Tu jeden, drugi, trzeci, a czterech było. Coś mnie tu nie pasi. Podejdźmy na chwilę tutaj. Teraz a tu było chyba, tak? Skąd ty to znowu masz? Bosper. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Hej, wspaniale! Wygląda na to, że już znasz podstawy. Ale Harad wątpi w twoje umiejętności. No dobra, to jest jeden. Torben poprze cię tylko wtedy, kiedy zdobędziesz błogosławieństwo. Musimy podejść do niego. Konstantino powiedział, że jeśli o niego chodzi, to możesz się zapisać gdzie chcesz. A Mateo mówi, że jesteś wart swojej wagi w złocie. Musisz mieć poparcie co najmniej... No dobra, to idziemy do Torbena. Powiemy mu, że nas pobłogosławili. No i zostaje nam tylko ork jeszcze. Ziomek? Hej, ty! Co z twoją zgodą, mistrzu? Czy Watras dał ci swoje błogosławieństwo? Tak. A czy otrzymałeś również błogosławieństwo od kapłana Inosa? Tak. Więc otrzymasz także moje błogosławieństwo. Niezależnie od wybranej ścieżki, bądź dumny z dobrze wykonywanej pracy, chłopcze. Chlip, chlip. No dobra. A więc czas zapolować na orka. Wyjdziemy tamtą bramą. O, patrzcie. Coś, żem wyhaczył tym okiem. Buteleczka tu stoi. Da się tam wejść? Łopanie. Się okaże, że tego się nie da podnieść. Czekajcie, aby tak skoczyć tu. Adanos cieszył się ze wszystkiego, co wówczas powstało. To a swą dżin. Miłością darzył jednakowo wszystkie rzeczy. Ale dobra. Gniew Beliara był tak wielki, że przemierzył on całą ziemię, by znaleźć bestię. Jaka graficzka, kurde, jakie liście. Fiu. Dobra, idziemy. Tylko nie wiem, czym sobie poradzimy. Czekajcie. Czy mamy strzały? Mamy strzały, okej. Okay. No, ciężko będzie z orkiem. A u kogoś mieliśmy broń dostać. Coś mieliśmy zrobić, już nie pamiętam co dokładnie. Co zrobić tak spojrzeć? Hej, czekaj, nie tak szybko. Samotna wędrówka może się dla ciebie źle skończyć. To niebezpieczne okolice. Skąd idziesz? No z miasta, no. Z miasta. Proszę, proszę. I zapuściłeś się aż tutaj, tak daleko od domu? Bardzo daleko. Co to za straszliwe niebezpieczeństwa? Wiele rzeczy. Założę się, że będziesz krzyczeć o pomoc, jeszcze zanim dotrzesz do następnego zakrętu. Przypuśćmy, że będę potrzebował twojej pomocy. Ile będzie mnie ona kosztowała? Jestem skromnym sługą naszego króla i nie sprawia mi radości wyzyskiwanie bezbronnych obywateli. Jednak skoro stawiasz sprawę w ten sposób, niewielkie wsparcie finansowe mogłoby dobrze zrobić naszym przyszłym kontaktom handlowym. Na początek 10 złotych monet. Co o tym myślisz? No tak średnio bym powiedział, muszę się zastanowić. O tym. Bardzo proszę. Miłej śmierci. Miłej śmierci. To niezły typ. Dobra, dobra, zapiszmy grę. Ciach. Zaraz. Mamy założone, dobra. Bo ostatnio, żebym gafę odwalił i bez stroju biegałem na tego farmera. Dobra, wilku. Ono tu. A ty chuju, wilku. Dobra. Porobiony. A w ogóle, nie wiem, czy my expa, znaczy tego levela nie dostaliśmy. Nie dostaliśmy. Tam przy Watrasie taki dźwięk był.
Zapomniałem sprawdzić, myślałem, że żeśmy levela dostali, ale jednak nie. A zejdźmy sobie tutaj, bo często tu jakieś itemy leżą. Ostatnio jak przed szczurami żeśmy uciekali, to coś tam leżało. A nie, tędy szliśmy, to tutaj zebraliśmy, więc tam byśmy musieli iść dalej. Ale nie, my pójdźmy dróżką. Tu jeszcze nie byliśmy. Także nowe tereny. Mi się wydaje, że gdzieś tutaj był... O, tak, 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 tu był ork. W tej jaskini chyba. Zapiszmy. Nie, pierw zjedzmy coś. Mięsko sobie wszamamy. Tak, tu był chyba ork. Ale patrzcie, też nie mamy czarów, które zadają damage. Także jest średnio. Okej. Okay. Wyjmijmy łuk. Chrząszcz. Chrząszcz. Wilki słyszę w ogóle. Nie wiem, czy daleko. Rozejrzyjmy się, dobra. Chyba daleko są. Jak się świeci tam na prawo. No dobra, możemy tu wleźć. Chrząszcza się powybija. I mam pewien sposób na orka. Bo na pewno nie damy rady tak po prostu bić się z nim na miecze. Ale możemy po prostu go wziąć, żeby nas gonił i podejdziemy do strażników. I wtedy oni go zaatakują. Możliwe, że zabiją. Ale broń zostanie, więc weźmiemy broń i się cofniemy do tego kowala. Czemu nie mogę trafić? O, dobra, wyszło. Chrząszcze takie dobre. No, panie chrząszczu. Bez kitu, te chrząszcze są godmody. Nieśmiertelne są. Dobra, olewamy te chrząszcze. Za dobre są. Dobra, co tu jest? Skórzany mieszek? Jak najbardziej. Zwój. Może czary dostaniemy. Mikstura, zwój. Znaczy czary na pewno dostaniemy, tylko czy takie, które zadają damage. Damage. O, jest. Ognista strzała. Lodowa strzała. Światło. I leczenie. Dobra. To ma większy damage. Na czwórkę i to na piątkę. Więc pierw czwórka, potem piątka. Dobra. Manę odnówmy. To już brzmi jak plan, wam powiem. Okej. Okay. Zapisujemy grę. Uff. Trochę się cykam. To jest ten lepszy czar. Czy wy to widzicie? Juki dzik. O kurde, dobra, lecimy, ej. Nie wilka. No dobrze. Jak on tłucze. Tak tłukło. Cały dzień, całą noc tłukło. Ej, czemu mu HP nie zeszło? Walimy się z nim? Ej, w ogóle HP mu nie zeszło. Dobra, lecimy na... O jest. Jaki to jest koks. Wczytaj grę. No, mówiłem, że nie będzie łatwo z nim. Ja myślałem, że mu pół HP zeszła, gdyśmy go z czaru trafili. Nie wiem, w co my żeśmy trafili. W tego wilka, co tam był? Jeszcze raz spróbujmy, no. Mamy czar. Może ten wilk niech nas zacznie gonić. Żeby ork sam został. O! Kurde, bydlak nas widzi. Teraz wybiegnijmy. Żebyśmy mieli tutaj puściutko. Teraz odwracamy się. O, dostał. Kurde, jak on biegnie szybko. Jak on zapieprza. LOL! Na hita! LOL! Ej, no kurde, jak go załatwić? Mamy jeszcze łuk, to trzeba wziąć pod uwagę. Ale on jest taki szybki, że... Ja pierdzielę. Trzeba będzie na raty go wziąć jakoś. Pod piątką mamy to. Trzeba wbiec, od razu go walić i uciekać. Dobra, spierdzielamy. Nie da się szybciej biegać, kurde. No to średnio bym powiedział. No nie wiem, jak to zrobić, ej. Jak go wziąć? Trzeba do tego strażnika może zagadać. Ale nie wiem, czy on będzie z nami chodził po prostu. Ja chciałem zrobić coś takiego, żeby go zaatakować, tego orka. Uciec do strażników tam. Czekajcie, może mam coś na szybsze bieganie. O, przydałoby się. Czas trwania, zębate ziele. Nie wiem, jak to działa nawet. Czas trwania, 15 sekund. Spróbujemy? Może to na szybsze bieganie jest. Tak, to jest na szybsze bieganie, jak zapieprzę.
Dawaj, Ork, dawaj. Szybko. Gorzej się skończy. O kur... Skończyło się. Dawaj! Nie. Hallo, policja! No chodź, parszywa bestia! Dawaj. Uf. Nie odwracam się. Znowu jedna z tych głupich bestii. O kurna, jakie to jest... Nie! Nie odwracam się. Dobra. Nie wiem, jak... O! Żeby ten strażnik nie padł, ile ma HP. Dobra, ma full, dobra. Jest dobrze. Żeby strażnika nie trafić. Dobra, worka walimy. Lejdźmy. O kurde! Ejo! Tak blisko, ej! Dobra, jeszcze raz, ale już mamy plan, jak to zrobić. To teraz nie będziemy może pomagać, bo i tak nic nie dostaniemy expa. Doświadczenie. Co? Error wyskoczył. Co to było? Halo, policja. Widzieliście to? Nie wiem, czy to było widać. Czekajcie, bo nam się giera w okienku odpaliła. Czekajcie sekundkę. Szybki restart giery. Dosłownie pół sekundki. O, tu macie pulpit mój. Witam na pulpicie. Już odpalamy gierę. Dobra. Sorry, nie wiem, co to się stanęło. Dobrze, zapis jest. Bo czasem jak grę skraszuje, to te zapisy się nie liczą tak jakby. Okej, mamy wszystko. A więc tak, zębate ziele. Podchodzimy tam. Tu użyjemy, żeby jak najdłużej trwało. Strasznie jakoś ta muzyka, zaraz chyba przejdzie. No i lecimy. Też musimy uważać na to, żeby nie przestał nas gonić, bo se pójdzie w drugą stronę. Dobra, lecimy. Kurde, skończyło się. Mam nadzieję, że to można tak unik zrobić. No chodź, parszywa bestia. Leć. My się nie odwracamy na razie. Patrzcie, jeszcze goni. Znowu jedna z tych głupich bestii. Dawajcie go, chłopaki. Alarm! O. O, patrzcie jaka... O, myślę, że się zaciął. No dobra. Magu może być wyszedł. Dobra, ale jest ich dwójka, także... Ja się go boję, dzika. Dobra, nie będziemy się wtrącać. Każe wyjmiemy broń. I poczekamy, jak będzie miał naprawdę już maleńko HP, żeby go dobić, żeby expa dostać. Dawać, chłopaki. Patrzcie, jak to jest bydle. Sami byśmy, nie wiem, jak mieli z nim walczyć. Dobra, trzeba czekać już. Zaraz go dobijemy może. No, aj. Koniec, to był bestia. Nie zdążyłem. Bałem się strzelić, bo mogłem trafić w jakiegoś ze strażników. A to by nie było dobre. Dobra, mamy topór. Mamy esencję leczącą, hajsik i jeszcze tutaj padł strażnik. Tylko nie wiem, czy oni się nie zbulwersują. Zapiszmy grę. Będę sobie tak przechwycił może jego rzeczy. O, to. Nikt nie widzi. O, szkoda, że nie można tego pancerza zdjąć jego. Dobra, mamy broń. Ile to ma damage'u? 60. Potrzebna siła 80. Kiepski szeroki miecz. No to byśmy siły potrzebowali. Uff. No ale udało się. Mission complete. Idziemy do kowala. I chyba zostaniemy czeladnikiem już. Mój mąż uważa inaczej. Normalnie będziemy obywatelem Corinis. Znaczy nie wiem, czy już będziemy. Chyba będziemy obywatelem. Jak będziemy mieli czeladnika, no zobaczymy zaraz. Dobra, Konstantino załatwiony. Tutaj ślusarz też załatwiony, no i teraz idziemy do kowala. Halo. Hej! Porozmawiajmy jeszcze raz o tej sprawie z Orkiem. Co? Ork to diabelny, twardy przeciwnik. Twój Ork jest już martwy.
Dobrze, więc nie gadaj więcej i pozwól, żeby twoje czyny mówiły za siebie. Mam orkową broń, o którą prosiłeś. Pokaż. Dawno już nie miałem w rękach takiej broni. Podczas wojny z orkami byłem żołnierzem. To były ciężkie czasy, mówię ci. Myślałem, że nie zdołasz tego dokonać. Jestem pod wrażeniem. Easy. Na strzał opadł. Kiedy mogę zacząć pracę jako twój czeladnik? Mogę zostać czeladnikiem u kolejny poziom. Jesteś dobrym człowiekiem. Masz moją zgodę. Brian jeszcze przez jakiś czas tu będzie, a potem jego miejsce zajmie jakiś silny chłopak. Jest jakiś chętny? Zapraszam do komentarzy, jeśli ktoś chce zostać czeladnikiem Kowala. Dobra, idziemy. Jeszcze level mamy. 25 punktów do rozdania. Możemy mieć 40 siły. A będzie jeszcze gorzej. Czyli, że będziemy mogli mieć ten miecz. Tylko wiecie co? Tu by się jakiś łuk przydał, może bardziej zręczność. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Hej, wspaniale! Wygląda na to, że już znasz podstawy. Harad uważa, że jesteś dobrym człowiekiem. Torben dał ci swoje błogosławieństwo. Nie jestem zbyt pobożny, ale mnie to nie przeszkadza. Konstantino powiedział, że jeśli o niego chodzi, to możesz się zapisać gdzie chcesz. A Mateo mówi, że jesteś wart swojej wagi w złocie. A to oznacza, że masz poparcie wszystkich mistrzów. Możesz dla mnie pracować, kiedy tylko chcesz. Elegancko. Wchodzę w to. Nie pożałujesz. Myślę, że dobrze nam się będzie razem pracowało. Też tak myślę. Co mam robić jako czeladnik? Mam dla ciebie kilka skór, pokaż mi swoje towary. Co mam robić jako czeladnik? To proste. Przynieś mi tyle futer, ile zdołasz. Zapłacę ci za nie lepszą cenę niż każdy inny handlarz. Poza tym, możesz się w ogóle nie pokazywać w sklepie. Poradzę sobie świetnie sam. A gdzie mam spać? Nie mam tu dla ciebie pokoju. Powinieneś znaleźć jakieś łóżko w gospodzie koło placu targowego. To nieźle, mam kilka skór. Mam dla ciebie kilka skór. Wilcza skóra! Nieźle! Dobra robota! Przyjdź do mnie, jak będziesz miał następne. Ha, jedna skóra 10 zł, no to... To jest pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Dobra, mamy hajsu 85... Nie, 82. Co my chcemy teraz uczynić? Właśnie, jak my chcemy się rozwijać? Bardziej pod zręczność czy pod siłę? Myślę, że na początku pod siłę pójdziemy, z racji na to, że będziemy mieli więcej walki takiej, nie na dystans, tylko po prostu wręcz. Trudno mi w to uwierzyć. Mieczem jakimś. Dobra, tam mamy port, ale na port na razie nie idziemy. Przejdźmy się na targowisko i tam te sklepy obczajmy. Co tam się dzieje w ogóle? Ale gniew Beliara był tak wielki. Będziemy musieli jeszcze poszukać osoby, która nas nauczy zdobyć więcej siły. Na siłownię trzeba będzie pójść normalnie. No dobra, mamy targowisko. Tu mamy strażnika zwykłego. To ze zwykłymi ludźmi nie rozmawiajmy, bo to nie ma sensu. Ty, kolego, nazywasz się Hakon. No to porozmawiamy. Jestem Hakon, handlarz bronią. W dzisiejszych czasach każdy powinien nosić broń, szczególnie poza miastem. Zgadzam się. Opowiedz mi o terenach wokół miasta, co wiesz na temat paladynów, co wiesz o zaginionych mieszkańcach Korins, pokaż mi swoje towary. Co wiesz na temat paladynów? Ci goście doprowadzają mnie do ruiny. W mieście można kupić co najwyżej krótkie miecze. Wszystko, co jest dłuższe niż pół metra, zostaje przez nich skonfiskowane. A w zamian mogę sobie za darmo pomieszkać w gospodzie. No to średnio. Skąd bierzesz broń? Do tej pory kupowałem broń od kowala Harada. Jednak teraz Harad produkuje miecze tylko i wyłącznie na użytek paladynów. Pracuje dla nich jak szalony, dzień i noc. I to za darmo. Uważa to za swój obowiązek. Dlatego mogę ci zaoferować jedynie resztki moich towarów. No dobra, zaraz zobaczymy, co on ma. Opowiedz mi o terenach wokół miasta. Zrobiło się tam cholernie niebezpiecznie. Po pierwsze, z powodu bandytów.
Po drugie, z powodu dzikich bestii. Nawet zwierzęta głodują w dzisiejszych czasach. Dlatego zapuszczają się coraz bliżej miasta. Co wiesz na temat bandytów? Co wiem na temat bandytów? Obrabowali mnie w drodze do miasta. I nie tylko mnie. Krążą po okolicy już od jakiegoś czasu. Straż próbowała ich znaleźć, ale nic z tego. Gdzie cię napadli? Gdzie cię napadli? Pomożemy chłopowi, co? W pobliżu farmy Akila. Idź do bramy miasta i udaj się drogą w prawo. Po jakimś czasie dojdziesz do schodów. To stamtąd nadeszli ci dranie. Założę się, że mają kryjówkę w lesie. W lesie powiadasz? Nawet nie pamiętam. Zajmę się tym. Co? Ty się nimi zajmiesz? Zupełnie sam? Chyba musisz być niezłym wojownikiem, co? Ile mi za to zapłacisz? To niebezpieczne zadanie. No dobrze. Jeśli pokonasz bandytów, dostaniesz ode mnie 100 sztuk złota. No, pokaż mi swoje towary. Zobaczymy, co on tam ma. Joki kurde dzik. Topór wojenny 140. No a tego byśmy nie unieśli nawet, kurde, w czterech. O, kostur sędziego. Większy damage i mniej siły, a kosztuje 600. Jo. Wilczy kieł. Krótki miecz. To bardzo spoko wygląda. 20 siły tylko potrzeba. Pas skórzany. No fajne itemki, fajne, tylko że drogie, cholerka. Tu 40-40 potrzebujemy. A tu wystarczy mieć 35, już mamy 50 damage'u. No dobra, czyli że potrzebujemy hajsiwo po prostu. Krótko mówiąc. Dobra, dla niego musimy zabić bandytów. Niech Inos będzie z tobą, nieznajomy. Jeśli szukasz porządnych towarów dla podróżnika, trafiłeś we właściwe miejsce. Ale ostrzegam cię, jeśli weźmiesz coś bez zapłaty, zawołam straż miejską. Chwileczkę, Loko. Czy ja wyglądam na złodzieja? Ha, nie byłbyś pierwszym, który ucieka dziś z moimi rzeczami. No to co on taki? Ktoś cię okradł? Nie mogę tego udowodnić. Gość był wyjątkowo przebiegły, przedstawił się jako Rengaru, a o ile to naprawdę jego imię. Przez kilka ostatnich dni kręcił się wokół targowiska. A co wieczór daje w szyję przy stoisku z piwem w dolnej części ulicy. Założę się, że ten drań pije za moje pieniądze. Na chwilę spuściłem z niego wzrok, a moja sakiewka zniknęła. No pięknie. Mógłbym odzyskać twoje złoto. Mógłbym odzyskać twoje złoto. He? A czemu niby miałbyś to zrobić? Chcę część złota jako nagrodę. Chcę część złota jako nagrodę. Najpierw odzyskaj moją sakiewkę. A dopiero wtedy pogadamy o twojej nagrodzie. Dlaczego nie zawołałeś strażników? Ile było w sakiewce? Zobaczę, co da się zrobić. Ile było w sakiewce? 50 sztuk złota. To całkiem sporo w dzisiejszych trudnych czasach. Nie ma, ale przyda się coś. Zobaczę, co da się zrobić. Ostrożnie. Jeśli pobijesz tego drania, zajmie się tym straż miejska. Ostatnimi czasy zaczęło się tu robić naprawdę ciężko. Od chwili, gdy paladyni przybyli do miasta, strażnicy miejscy rozdają surowe kary za udział w bijatykach. Więc lepiej coś wymyśl. Postaram się. Coś wymyślę? Pokaż mi co tam. Też bronia ma fajne, też to ma. Krótki miecz też ma. Łuk 110, jakie koksy. No przydałoby się wręcz wszystko, ale no nie mamy za co kupić. Dobra, muszę iść. Tak więc tam bandyci, tutaj złodziej. Zuris. Jestem Zuris, mistrz mikstur. Może potrzebujesz esencji leczniczej lub magicznego eliksiru? Jeśli tak, to trafiłeś w odpowiednie miejsce. Pokaż mi swoje towary, czy sam przygotowujesz swoje mikstury? Nie. Na ogół kupuję je w klasztorze lub dostaję od alchemika Konstantina. Jeśli interesuje cię proces przygotowania mikstur, możesz z nim porozmawiać. Z tego co wiem, potrzebuje asystenta. Jest no, już za późno. Jednak zbyt dumny, by spróbować go znaleźć. Głupiec, bardziej uparty niż osioł.
przechodzi tędy, gdy wychodzi wschodnią bramą, by nazbierać ziół na swoje mikstury. Może questa dostaniemy, żebyśmy mu pozbierali. Gdzie dokładnie Konstantino zbiera zioła? Przechodzi przez wschodnią bramę i znika gdzieś w gęstwinie na lewo. Powiedział mi raz, że rosną tam wszystkie składniki prócz królewskiego szczawiu. Czy Konstantino powiedział ci kiedyś, gdzie szukać szczawiu? Raz słyszałem, jak mówił, że ową roślinę można znaleźć jedynie w pobliżu kamiennych kręgów. Niedaleko farmy Lobarda, to ta przy bramie. Tam właśnie znajdziesz jeden z kamiennych kręgów. No to tam byliśmy. Z tego, co wiem, znajduje się na wzgórzu. Kiedyś był tam chyba grobowiec. Królewski szczaw się zwie, tak? To może podnieśliśmy już. Nie, no nie mamy, a byliśmy tam. Może dopiero się pojawi, czy coś takiego. I tu jeszcze jakaś laska stoi. Sara. Jak idzie interes? Kiedy pojawili się paladyni, pomyślałam, że to dobra okazja na zarobek. Zlecili jednak produkcję swojej broni Haradowi, więc ani Hakon, ani ja nie zarobiliśmy nawet sztuki złota. Co więcej, wieśniacy odcięli dostawy pożywienia i ceny bardzo poszły w górę. Pocieszam się jeszcze tylko tym, że paladyni płacą za moje pokoje w gospodzie. Nie ma lekko. Na czym polega problem z chłopami? Odmawiają dostaw towarów. Teraz, kiedy szlaki morskie zostały zamknięte, miasto jest całkowicie zależne od dostaw z okolicznych farm. A Onar, właściciel ziemski, wynajął najemników, by chronić się przed oddziałami straży. Inaczej strażnicy sami zabraliby jedzenie. Najemnicy jednak nie tylko bronią farmy Onara. Zastraszają też rolników, którzy prowadzą mniejsze gospodarstwa. Widziałam ich, kiedy mijałam farmę Akila. Nie chciałabym być teraz na jego miejscu. Trzeba się przejść do tego Onara. Wszyscy o nim mówią. Gdzie znajdę farmę Akila? Gdzie znajduje się farma Akila? Jeśli wyjdziesz wschodnią bramą, a potem skręcisz w prawo, dojdziesz do schodów. Prowadzą one na farmę Akila. Jednak nie odważyłabym się tam teraz iść. Z pewnością najemnicy jeszcze nie odeszli. Jeszcze tam bandyci będą po drodze, więc trzeba będzie tam pójść, no. Tak czy siak. Jakie oni dobre bronie mają! I gdy miał kasę i kurde siły więcej. No takie coś. Piękna sprawa. Ile potrzebujemy? 750. Sprzedam opla. No dobra. Myślę trochę strzał kupić, bo mogą się przydać. Nie wiem, tak do 40. O. No i co? Kurde. Przeszedłbym się na tą farmę Akila Rengaru. O, to jest ten złodziej. Jora mówi, że masz jego pieniądze. Cholera! Spadam stąd! Co? Gonim! Gonim dziada! Jak zapierdziela. Gonimy go! Gonić wieśniaka! Ale jakie turbo ma, szybszy od nas. Shiftem... Nie, nie biega się szybciej shiftem. Gdzie tam leziesz? Gdzie on jest? Jest tu. Jak se stanął? Stój! Mam cię. Czego ode mnie chcesz? Okradłeś Jorę w biały dzień. Widział nawet, jak to robiłeś. Przyszedłem ci więc powiedzieć, że jesteś zawszonym złodziejem i... I? Teraz gadaj, kim jesteś, żebyś lepiej zwrócił Jorze skradzione pieniądze. Natychmiast zasługuję na udział. Teraz gadaj, kim jesteś? Jestem tylko nędzarzem, starającym się związać koniec z końcem w taki czy inny sposób. Cóż innego mi pozostało? W mieście pracy nie znajdę. Dobra, rozumiem. Oszczędź mi tych jęków. Co nie znajdziemy? Znaleźliśmy. Żebyś lepiej zwrócił Jorze skradzione pieniądze, natychmiast zasługuję na udział. I co teraz wybrać? Zasługuję na udział. Żebyś lepiej zwrócił Jorze skradzione pieniądze, natychmiast. Oto kasa! A teraz pozwól mi odejść, obiecuję, że już nigdy nic nie ukradnę! Powinienem wydać cię straży. Powinienem wydać cię straży. Czego jeszcze ode mnie chcesz? Nie mam już nic! Zostaw mnie w spokoju! Wąt stąd. Chcę więc oglądać twoje gęby. Dopilnę, żebyś trafił za kratki.
Won stąd. Nie chcę więcej oglądać twojej gęby. Nie pożałujesz tego. Dzięki, stary. Posiedź mnie stąd, piździec. Dobra, a tam możemy na port wejść. A tam będą problemy, pamiętam. Na porcie to wiadomo, że problemy. A jesteśmy koło tego lorda drugiego. Lord Andre chyba tutaj jest. Bo Lord Hagen to tam dalej. Pójdziemy, zobaczymy, co tu się dzieje. Ćwiczą chłopaki. Strażnik. Strażnik. Wulfgar. Jak tam na służbie? Ci chłopcy machają mieczami jak cepem. Ale kiedy z nimi skończę, wszyscy jak jeden mąż będą twardzi jak skała. Nie ma lipy, kurde. Chcę wstąpić do straży. Jak się mam sprawy w straży? Czy możesz mnie trenować w walce mieczem? Chcę wstąpić do straży. Czy jesteś obywatelem miasta? Tak. Porozmawiaj więc z Lordem André. To on jest odpowiedzialny za rekrutację. No tak, jesteśmy już obywatelem, to możemy wejść do Lorda Hagena. Jo! Pierw z André porozmawiajmy. Niech Inos będzie z tobą, przybyszu. Co cię do mnie sprowadza? Co mnie do ciebie sprowadza? Mam ważną wiadomość dla Lorda Hagena. Chcę wstąpić na służbę u paladynów. Co robicie w miejsce? Chcę odebrać za przestępcę nagrodę. Dobra, mam ważną wiadomość dla Lorda Hagena. No cóż, stoisz przed jednym z jego ludzi. O co chodzi? Nic ci nie powiem. Chodzi o święty artefakt Oko Innosa. Watachy orków są prowadzone przez Smo. To mogę powiedzieć tylko jedynie... No nie wiem. Żeby się nie pogniewał, znaczy nie wkurzył, że... Dobra, no chodzi o święty artefakt Oko Innosa. Oko Innosa. Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Ale to jeszcze nic nie znaczy. Jeśli naprawdę istnieje artefakt o takiej nazwie, będą o nim wiedzieć tylko najważniejsi przedstawiciele naszego zakonu. Dlatego muszę porozmawiać z samym Lordem Hagenem. Lord Hagen przyjmuje tylko paladynów albo tych, którzy są na ich służbie. Marnowanie czasu z prostymi ludźmi jest poniżej jego godności. Are you kidding me? Chcę wstąpić na służbę u paladynów. Dobrze. Przyda mi się tu każdy zdolny człowiek. Nieważne, jakie ma powody, żeby do nas dołączyć. Jeśli wstąpisz na służbę u paladynów, pomogę ci uzyskać audiencję u Lorda Hagena. Niestety, rozkazy pozwalają mi przyjmować na służbę w straży tylko obywateli miasta. No przecież mój komendant boi się, że w szeregi straży mogliby się zakraść szpiedzy albo dywersanci. Chcę w ten sposób zmniejszyć ryzyko zdrady. Dlatego musisz najpierw zostać obywatelem miasta. Zaraz, rozkaz to rozkaz. W końcu? Nieważne, czy ma sens. Jestem gotów wstąpić do straży. A więc jesteś obywatelem Korinis? Bosper Łuczarz przyjął mnie na swego ucznia. A więc wiesz też co nieco o życiu w dziczy. To dobrze, bo straż pełni służbę nie tylko w obrębie murów miasta. Przydadzą się nam ludzie, którzy potrafią sobie poradzić na pustkowiu. A Łuczarz jest ważną osobą w mieście. Jeśli on za ciebie poręczył, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś wstąpił w szeregi straży. Jeśli chcesz, możesz się do nas zaciągnąć, ale twoja decyzja będzie ostateczna. Kiedy założysz zbroję strażnika, nie będziesz mógł tak po prostu jej zdjąć i porzucić służby. Czyli, że teraz... Czy jesteś gotów, by walczyć w naszych szeregach za Innosa i króla? I teraz właśnie wybieramy, kim chcemy być. Czy strażnikiem, czy najemnikiem, czy nowicjuszem? Zostańmy strażnikiem. Potem paladynem zostaniemy? Chyba. Jestem gotów. A więc niech tak będzie. Witaj w straży. Oto twoja zbroja. Nosi ją z dumą i godnością. A widzicie, teraz mogę w sumie nie kupować tamtej zbroi za 250, bo i tak byśmy tutaj dostali, więc... No ale nie wiedziałem o tym. Czy teraz mogę się w końcu zobaczyć z Lordem Hagenem? Czy ja też dostanę broń? Czy ja też dostanę broń? Oczywiście. Zazwyczaj zajmuje się tym Pek, ale właśnie skojarzyłem, że od jakiegoś czasu go nie widziałem. Dowiedz się, gdzie się zaszył i przyprowadź go do mnie. Wtedy da ci broń. A jeśli będziesz chciał się przespać, skorzystaj z łóżka w sypialni. Kurde, no to jesteśmy ziomeczkami tutaj już dobrymi.
Czy teraz mogę się w końcu zobaczyć z Lordem Hagenem? Jesteś teraz na służbie paladynów. Pozwolą ci wejść. Ale lepiej, żebyś miał coś ważnego do powiedzenia. Nie martw się, mam... Rico, pamiętaj, sorry, że spotkasz się z paladynem, najwyższym rangą. Zachowuj się odpowiednio. Reprezentujesz nie tylko siebie, ale też całą straż. Sorry za psa. Coś mu odbiło. Masz dla mnie jakieś zadanie? No spytajmy, może... Masz dla mnie jakieś zadanie? Ostatnio w mieście wzrosła sprzedaż bagiennego ziela. Nie możemy pozwolić, żeby to paskudztwo stało się łatwo dostępne. Bo inaczej wszyscy zaczną popalać i nikt nie będzie w stanie pracować, nie mówiąc już o noszeniu broni. Szczególnie teraz, kiedy istnieje zagrożenie ze strony orków albo najemników. Podejrzewam, że stoją za tym najemnicy. Założę się, że to oni przemycają towar do miasta. Co trzeba zrobić? Mortis, jeden z naszych ludzi, słyszał w tawernie, że w dzielnicy portowej pojawił się transport bagiennego ziela. Rozejrzyj się tam i przynieś mi paczkę z zielskiem. Paczkę z zielskiem. Co robicie w mieście? Jakbym to co w mieście? Chcę odrać... Dobra, idziemy do Lorda Hagena. Tak, to już? Jeszcze tego Peka bym znalazł. Gdzie on może być? Co, coś wisi ktoś? Nie, tu zbroje są. A stąd bym nie mógł takiego miecza wziąć. Kufer. Broń, nie wiem, czy ja to mogę tak sobie brać. Co wy myślicie o tym? Dobra, zostawię na razie, bo się sprują do mnie, że coś ukradłem. Pek, gdzie on może być? Każdy mieszkaniec Korinis, może się dowiemy jeszcze. Który popełnił jakiekolwiek wykroczenie, może gdzieś tu stoi? Ma obowiązek zgłosić się natychmiast do Lorda André. Baltram, Jora. Coś się w końcu zmieni. Oto ten typek. Ulf. To naprawdę nie mój problem. Właściciel gospody. Słyszałem coś. Rengar drugi? Zaraz, co? Rengar? Rangar. Rengar. Jak jarają wszyscy? Hakon. Kantar. Nic o tym nie wiem. Niezłe wariaty. Dobra, zaraz. Gdzie jest Lord Hagen? Wiecie co, pójdźmy spać. Tu jest łóżko. A, klient. Co mogę dla ciebie zrobić? You know. Szukam pokoju. Szukam pokoju. A więc trafiłeś we właściwe miejsce. Ile kosztuje nocleg? Absolutnie nic. Paladyni opłacają noclegi dla wszystkich przyjezdnych. A więc mogę tutaj nocować za darmo? Tak. Idź na górę. Wciąż jeszcze mamy tu kilka wolnych łóżek. No dobra. Załóżmy w ogóle strój. 600 kosztuje aż. Jo. Jedno elegancko. Kurde. Dobra, idziemy na górę. Prześpimy się. Na górę, tak? I sprzedajmy może ten, kurde, pancerz. Kto tu śpi? Kto tu śpi? Ładujemy się do niej? Dobra, tu idziemy spać. Łóżko, hop. I do rana. Po porządnym śnie czujesz się wypoczęty. No dobra, zapiszmy grę. I można iść w końcu do Lorda Hagena. I jeszcze tego Peka bym znalazł, żeby broń nam dał. Dobra. Lord Hagen jest przy drugiej bramie. To będziemy musieli iść tędy. Jeszcze coś miałem. Aha, sprawdzimy, ile kosztuje. Teraz każdy już o tym wie. Ile kosztuje pancerz? Zawsze to pokaż mi swoje towary. Gdzie ten pancerz jest? Na prawo u nas. 38 kupiliśmy za 250. Czujecie to? Pracuję niemal przez cały dzień. No ale co, sprzedajemy no. Kurde, tyle kasy. No dobra. Poszło. A jeszcze skórzany mieszek trzeba otworzyć. 50. No dobra, mamy już 200 prawie. Teraz każdy już o tym wie. No. Doprawdy? To interesujące. Kiedyś, jak jeszcze grałem w Gothica, tam co mówiłem we wcześniejszych odcinkach z 10 lat temu, to może bym pamiętał, żeby nie kupować właśnie tego pancerza, bo dostanę tutaj. Ale już trudno. Tam, gdzie stanął Adanos, chociaż wy będziecie wiedzieli, jak zaczniecie przygody z Gothiciem dwójką, to już będziecie wiedzieli, co robić.
Dobra. Lord Hagen tam mi się powinien znajdować. Regis, a co ty tu tak siedzisz? Możemy jedynie przeczekać. A nie, to już gadaliśmy z nim. Dobra. To wierzysz? Zaraz. Z nim coś było, Rupert? Nie, pokaż mi swoje towary. Dobra. Jak tego nie zmienisz? Uff. Skąd idziemy? Ty to znowu masz? Stój! Do Górnego Miasta wpuszczamy jedynie obywateli Korinis oraz oddziały królewskie. Możemy pojawić się problemy. Ślepy on, czy co? To naprawdę nie mój problem. Należę do straży. Trudno pozwól mi przejść. Andre cię przyjął? To może faktycznie jesteś w porządku. Jesteś teraz jednym z obrońców miasta. Pamiętaj więc, aby być uprzejmym wobec jego mieszkańców. Nie mogę mu pomagać wbrew jego. Spoko, loko. No i wchodzimy w rejony, kurde, burżuazja. Kim ty jesteś? Obywatel. Nie gadam. Ten, kurde, wygląda... To znowu ty. A więc udało ci się w końcu przedostać do Górnego Miasta. To ten, co o tych zasadach gadał. Panują tutaj pewne prawa, których musisz przestrzegać. Inaczej znajdziesz się poza murami miasta równie szybko, jak zostałeś wpuszczony. Wolno ci wchodzić jedynie do budynków przeznaczonych dla handlarzy. Rozpoznasz je po znakach na drzwiach. Chcę, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Inne domy należą do bogatych obywateli. Nie masz tam czego szukać. Jako członek straży masz prawo wchodzić do pokojów paladynów. Jednak twoja kwatera znajduje się w koszarze. W tej dzielnicy mieszkają ważni obywatele. Traktuj ich z szacunkiem. Rozumiemy się? Oczywiście. Nie. Gdzie mogę znaleźć Lorda Hagena? Opowiedz mi o przepisach. Nie. Czy ostatnio wydarzyło się to coś ciekawego? No dobra. Ja wiem, gdzie jest Lord Hagen. Muszę iść. Zaczekaj. Nie znasz nowych przepisów obowiązujących w mieście. Na razie. Kocham to. Na razie. Fernando, to nie jest ten, co nas tam zbeształ na początku? Jak interesy? Nie za dobrze. Wszystko było dużo łatwiejsze, zanim zniknęła bariera. Więźniowie wydobywali z kopalni całe tony rudy, które moje statki przewoziły na kontynent. W drodze powrotnej przywoziły jedzenie i inne towary. Niestety, te czasy minęły. Zostaliśmy odcięci od kontynentu, więc musimy zadowalać się jedynie tym, co dostarczają nam nasi chłopi. Żadna wielka sprawa. Z czego się teraz utrzymujesz? Na razie żyję z oszczędności. Jednak jeśli nie uda mi się szybko stanąć na nogi, wkrótce będę miał poważne problemy finansowe. No okej. A ty kim jesteś? Co tu porabiasz? Co tu robisz? Kim jesteś? Wygląda na to, że chyba nie wiesz za bardzo, co się tutaj dzieje. Nazywają mnie Gerbrand, ale dla ciebie jestem pan Gerbrand. Jasne? Nie wiem. Nie bańce jakie. On myśli, że rozumiem. Uważaj na słowa. Lepiej traktuj mnie z należytym szacunkiem, bo możesz wpaść w kłopoty. To ja pociągam tutaj za sznurki. Jeśli ktoś sprawia kłopoty, to czeka go spotkanie ze mną. Więc lepiej, żeby czym prędzej opuścił miasto, albo pożałuje. Większość ludzi w porcie pracuje dla mnie. Jeśli kiedyś będziesz szukał pracy, byłoby lepiej dla ciebie, żebyś mi się dobrze kojarzył. To niezły gość. Dobra, tu załatwione. Tam siedzi obywatel, to jakiś strażnik. Tak, strażnik, rycerz. Rycerz. Szacuneczek. Ty też rycerz, ty też rycerz. No i tu mamy Havire Lorda Hagena. Stój! Tylko osoby w służbie u króla mogą wejść do ratusza. Należy do straży miejskiej. W porządku, możesz wejść. Ale zanim to zrobimy, podejdziemy tu. Girion. Rycerz. Jestem Girion. Mistrz walki bronią oburęczną i królewski paladyn. Czemu mnie niepokoisz? Czy możesz mi udzielić lekcji? Jeśli chcesz się uczyć, musisz znaleźć sobie mentora poza naszym zakonem. Jestem wojownikiem, nie nauczycielem. No przecież oni się tu uczą. No dobra, to wchodzimy. Robimy wjazd na chatę. Rycerz Albrecht. Czym się zajmuje paladyn?
Muszę porozmawiać z Lordem Hagenem. Jest w wielkiej sali, na wprost stąd. Cokolwiek chcesz od niego, streszczaj się. To zajęty człowiek. Okej, okay. Czym się zajmuje Paladyn? Paladyn jest wojownikiem Inosa. Żyje, by mu służyć i walczy, by oddać mu cześć. W zamian obdarzeni zostajemy darem magii. Magią run, które otrzymujemy w uznaniu naszych czynów. Nieźle. Czy możesz mnie czegoś nauczyć? Szkole tylko paladynów. No, paladyna to my jeszcze nie jesteśmy. Zapiszmy grę przed wejściem. Manhattan stoi koks. Dobra, tu ochrona chyba jego. Słyszałem już o tobie. Lothar doniósł mi, że chciałeś ze mną rozmawiać. Jesteś tym obcym, który domaga się oka Inosa. Jestem Lord Hagen, królewski paladyn, wojownik w służbie Inosa i namiestnik Corinis. Jestem zajętym człowiekiem, więc nie marnuj mojego czasu. Mów od razu, co cię tu sprowadza. Jest szacun, co? Aż mnie ciary przeszły. Armie ciemności zbierają się w pobliżu miasta w Górniczej Dolinie. Co ci wiadomo na temat oka Inosa? Chciałbym wstąpić do waszego zakonu. Pierw może tak, zacznijmy. Co ci wiadomo na temat oka Inosa? To święty artefakt. Stare przepowiednie łączą go ze smokami, ale głoszą również, że tylko wybraniec Inosa może nosić ten amulet. No dobra. Armie ciemności zbierają się w pobliżu miasta w Górniczej Dolinie. W dolinie? Wysłałem tam oddział moich ludzi. Doniesiono mi, że przełęcz jest zajęta przez orków. Ale pierwsze słyszę o armiach ciemności. A co to niby za armia? Stado smoków, którym towarzyszy horda równie groźnych istot. Smoki? Stare pisma głoszą, że ostatnie smoki widziano setki lat temu. Dlaczego miałbym ci uwierzyć, co? Tu nie chodzi o to, czy mi wierzysz. Tylko czy możesz sobie pozwolić, żeby mi nie wierzyć? Dopóki nie przedstawisz mi jakiegoś dowodu, nie wyślę tam żadnych nowych ludzi. Co ja mam mu zdjęcie smartfonem zrobić? A więc mam ci dostarczyć dowodów. Dokładnie tak. Zejdź przełęczą do Górniczej Doliny. Na miejscu poszukaj naszej ekspedycji, a gdy ją znajdziesz, porozmawiaj z kapitanem Garondem. Okay. Jeśli ktoś może coś powiedzieć o tej sytuacji, to właśnie on. Jeśli Garond potwierdzi twoje słowa, będę skłonny ci zaufać. Czy to znaczy, że przekażesz mi oko Inosa? Oko Inosa... Niech będzie. Przynieś mi niezbity dowód, a dopilnuję, żebyś dostał ten amulet. Mam na to twoje słowo? Tak. Masz moje słowo. Okej. Jak mam się dostać na przełęcz? No. Jak mam się dostać na przełęcz? Dam ci klucz do bramy prowadzącej na przełęcz. Dalej musisz jednak radzić sobie sam. Tej drogi pilnują stada orków. Niech Inos będzie z tobą. To nieźle. To nieźle. Z jednym orkiem sobie nie poradziliśmy, strażnicy musieli pomóc. A teraz system czeka tyle. Co was sprowadza do Corinis? Wysłano nas z misją wagi państwowej. Otrzymaliśmy rozkaz od samego króla Robara. Mówiłem ci już, że wysłaliśmy ekspedycję do Górniczej Doliny. Po to tu właśnie przybyliśmy. Okej. Okay. Mam taki plan, że pierw pójdziemy do tego Onara, co jest taki sławny. Potem jeszcze jedną odwiedzimy wieś, już nie pamiętam jak się gościu nazywa, tam gdzie mieliśmy bandytów zabić. Żebyśmy trochę doświadczenia złapali i może jakiś lepszy sprzęt. Tego peka znajdziemy. O, i może wtedy pójdziemy właśnie do Górniczej Doliny. Co twoi ludzie robią w Górniczej Dolinie? No dobrze, skoro i tak się tam udajesz, mogę ci chyba powiedzieć. Chodzi o magiczną rudę. Dzięki niej możemy jeszcze wygrać tę wojnę. Bez oręża wykonanego z tej rudy, królewska armia nie ma żadnych szans w starciu z elitarnymi oddziałami orków. A na tej wyspie znajdują się ostatnie kopalnie, do których mamy jeszcze dostęp. Wracamy na kontynent, gdy tylko załadujemy całą rudę na statek. A więc przegrywamy tę wojnę? I tak powiedziałem ci zbyt wiele. To nieźle.
chciałbym wstąpić do waszego zakonu. Aby zostać wojownikiem Inosa, musisz całkowicie poświęcić się wypełnianiu jego woli. W naszym zakonie służyć mogą tylko najmężniejsi i najszlachetniejsi z wojowników. Jeśli naprawdę chcesz zostać jednym z nas, musisz dowieść, że jesteś tego godzien. Dobrze, chciałbym wstąpić do waszego zakonu. Jak mam udowodnić, że jestem godny, by do was dołączyć? Jak mam udowodnić, że jestem godny, by do was dołączyć? Tylko twoje czyny będą odpowiednim świadectwem. W imię Inosa walczymy o wolność i sprawiedliwość. Stawiamy czoła Beliarowi i jego sługom, którzy próbują zniszczyć święty ład Inosa. Rozumiem. Nic nie rozumiesz. Honor jest całym naszym życiem, a nasze życie należy do Inosa. Paladyn rusza do boju z imieniem swojego Boga na ustach. Wielu z nas złożyło życie na ołtarzu odwiecznej walki dobra ze złem. Każdy paladyn musi pozostać wierny tej tradycji. Jeśli zbłądzimy, zbrukamy pamięć naszych poległych towarzyszy. Aby zostać paladynem, musisz w pełni zdać sobie z tego sprawę. Nieźle. Kto tu jeszcze stoi? Ingmar. Z otrzymanych przeze mnie raportów wynika, że Górnicza Dolina to niebezpieczne miejsce. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą odpowiednie wyposażenie. O, może coś tam da? Jak sytuacja na kontynencie? Jeszcze nie wygraliśmy wojny, chociaż królewska armia zmusiła orków do odwrotu. Wciąż jednak musimy stawiać czoła niewielkim grupom najeźdźców. Te stworzenia nie znają honoru ani wiary, dlatego wierzę w nasze ostateczne zwycięstwo. Będziesz moim nauczycielem? Uczę tylko członków naszego zakonu. Cholerka. Przydałoby się jakiegoś nauczyciela znaleźć w końcu. Coś tu masz fajnego na stole? Posążek Idnosa. Mapka, ale by się przydała mapa. Bo na razie bez mapy chodzimy. Nie wiem, czy tak można brać te rzeczy. Na razie nie będę ryzykował. Zobaczymy, co jest na górze. Ryj cieniostwora. To są dobre bestie. To jakiś toporek. Cornelius. Koniec! To pogadane. Dziękuję, dobranoc. O! Poczytamy sobie. 25 powinno wpaść. Patrzcie, nie ma doświadczenia. Srebrny talerz. Kurde! Chciałem na regał kliknąć. Nikt nic nie widział. Dobra, tu też nie dostanę expo. Więc już przejdźmy do Lariusa. Jeśli masz jakąś sprawę, musisz się najpierw umówić. No. Kim jesteś? Co słychać? Nie chciałem przeszkadzać. Kim jesteś? Jestem Larius, miejscowy gubernator. Chociaż w tym momencie może trudno w to uwierzyć, jestem najbardziej wpływowym człowiekiem w tym mieście. A więc ty tutaj rządzisz? Ja? No cóż, w chwili obecnej mam związane ręce. Dopóki Lord Hagen nie opuści miasta, to on sprawuje władzę. No dobra. Jak leci? A co cię to obchodzi? Dopóki w mieście przebywają paladyni, Lord Hagen sprawuje tu władzę. Oj, boli go to, że nie ma władzy. Nie chciałem przeszkadzać. A jednak przeszkadzasz! Wynoś się stąd! Wiecie co, ja tu bardzo dużo rzeczy cennych widzę. Jakby zapisać grę i spróbować coś hapsnąć, to byśmy może mieli na miecz. Tak niby niechcący, nie? Hop. Niby niechcący. Dobra, już nikt nie krzyczy. Czy normalnie czekam na taką chłostę. Aż coś wezmę i będzie... Ej, ty! No dobra, chyba można brać sobie rzeczy. Z tego, co tu wygląda. Bieremy wszystko. Musimy jakiś dobry miecz kupić. Łuk. Może czary jakieś. Oj, kufer, to nie wiem, czy nie będzie za hardkorowo. Dobra, na razie żyjemy. Zapisz. Na razie nikt nic nie krzyczy. Winko. No i kufer zobaczymy. Nie znam się na otwieraniu zamków. Aha, to trzeba być jakimś szpecem do otwierania. No dobra, starczy. Troszkę żeśmy zajumali. Tam jeszcze posążek Inosa na stole leżą. O tu. Z
Sorry, misklik, misklik. Patrzcie, ja myślałem, że jak coś wezmę, to oni w ogóle mnie tu zbesztają. Nie zjedzą od razu, a tutaj można trochę sobie wziąć. Szuju i tyle mieczy wziąć. Szkoda, że się nie da. No i dobra. Jaki koks stoi. Przejdźmy się jeszcze tutaj. Chciałem wcześniej iść przed wejściem, ale już mówię, pójdziemy do Lorda Hagena. No dobra, to pozałatwiamy te misje takie poboczne tutaj. Wszystko, co się dało, jakichś tam ziomków, żeby nałapać doświadczenia i złota. Niech żyje król! Chwila! Poczekaj. A potem się wybierzemy do Górniczej Doliny. Taki mam plan. Co tu robisz? Pilnuję, by nikt nie wchodził do domów! Bezpośredni rozkaz Lorda Hagena! Niech ci nawet nie przychodzi do głowy go łamać! Spoko. Jak się mają sprawy? W tej chwili panuje spokój. No dobra, tam sobie zaraz pójdziemy. No dobra, to ogółem plan mamy taki, że idziemy teraz wszystkie misje porobić tutaj wokół. Pójdziemy na tą farmę Onara. Po drodze tych bandytów załatwimy. No i coś jeszcze pewnie się trafi po drodze. Dobra, to na ten odcinek to wszystko. Widzimy się w następnym. Kontynuujemy grę w następnym odcinku. Tam zostawię... Zachęcam do zostawienia lajka, jakiegoś komentarza. No i co? No i widzimy się w następnym. Do zobaczyska.